Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła zliczanie wszystkich głosów. Okręg nr 37 do Sejmu obejmuje powiaty gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński oraz Konin. Do urn wyborczych w wyborach parlamentarnych 15 października w powiecie gnieźnieńskim udało się 74,94% uprawnionych mieszkańców. W całym powiecie największa frekwencja odnotowana została w gminie Gniezno, ponad 79%. W Gnieźnie do urn wyborczych poszło ponad 75% uprawnionych do głosowania. Najmniejsza frekwencja była w gminie Trzemeszno. Tam z możliwości oddania swojego głosu skorzystało ponad 68% uprawnionych do tego mieszkańców. Największe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości było w gminie Mieleszyn – 40,66%, a najmniejsze w gminie Gniezno – 27,14%. Tu było największe poparcie dla Koalicji Obywatelskiej – 28,36%, a najmniejsze w gminie Hanowo – 16,03%. Trzecia droga największe poparcie miała w gminie Gniezno – ponad 21%, a najmniejsze w gminie Hanowo – 13,66%. Największe poparcie dla Nowej Lewicy było w gminie Hanowo – 23,69%. A najmniejsze w gminie Łubowo ponad 11%. Konfederację najwięcej osób poparło w gminie Gniezno 8,35%, a najmniej w Mieleszynie 6,52%. W całym powiecie gnieźnieńskim poszczególne ugrupowania zdobyły głosów. Prawo i Sprawiedliwość 30,86, 24,586 głosów. Koalicja 25,74, 20,502 głosy. Trzecia droga 18,49, 14,734 głosy. Nowa Lewica 14,76, 11,760 głosów. Konfederacja 6,91%, 5,508 głosów. W Gnieźnie natomiast najwięcej głosów zdobyli. Koalicja Obywatelska 28,95%, 10,673 głosy. Prawo i Sprawiedliwość 26,54%, 9,782 głosy. Trzecia droga 20,35%, 7,500 głosów. Nowa Lewica 15,32%, 5,646 głosów. Konfederacja 6,07%, 2,237 głosów. Przyszli posłowie Sejmu czwartej kadencji z okręgu 37 to Paulina Henik-Kloska z trzeciej drogi, Michał Pyrzyk trzecia droga, Zbigniew Hoffman PiS, Witold Czarnecki PiS, Zbigniew Dolata PiS, Ryszard Bartosik PiS, Michał Kołodziejczak Koalicja Obywatelska, Tomasz Nowak Koalicja Obywatelska, Tadeusz Tomaszewski Nowa Lewica.